Tarczyński Arena od kuchni, a tym razem raczej od zamrażarki, bo będziemy pokazywać lodowisko Tarczyński Arena. Opowiemy o tym, co i jak zostało tutaj przygotowane, żeby już od 18 listopada, aż co najmniej do końca lutego móc tutaj świetnie bawić się na 150 metrach zamrożonego i zadaszonego toru z możliwością wypożyczenia łyżew, aż się trochę zasapałem. Takie przygotowanie lodowiska to jest długotrwały proces, ponieważ najpierw na tę powierzchnię parkingu wielopoziomowego musiała zostać rozłożona izolacja termiczna w postaci 5-centymetrowej warstwy styropianu. Na to jest kładziona folia budowlana, na tę folię budowlaną rurki, 20 km rurek z tworzywa sztucznego, którymi krąży chłodziwo w postaci glikolu etylowego. Ta substancja na wejściu, to znaczy kiedy wpływa tutaj pod powierzchnię lodu, ma minus 12 stopni Celsjusza. Samo mrożenie lodowiska to 3 doby, 72 godziny, podczas których co 2 godziny jest tutaj wylewana taka cienka warstwa wody i pozwala jej się właśnie przez około 2 godziny zamarznąć, potem kolejna warstwa, kolejna i tak aż przez 3 doby. A to nasza rolba, która w przeciwieństwie do wielu takich urządzeń używanych na innych tego typu obiektach nie jest rolbą spalinową, jest w 100% elektryczna. Rolba to maszyna, która wyrównuje lód. Wiadomo, że jak jeździ się na łyżwach, ten lód cały czas powstają jakieś ubytki, robi się nierówny, więc ta oto rolba na dole ma takie urządzenia ścinające, po prostu noże, które ścinają nadmiar tego niewyrównanego, krzywego lodu i robią z niego po prostu śnieg. Śnieg jest transportowany za pomocą dwóch ślimaków, jednym w bok, drugim do góry, tam do przodu tejże maszyny. Maszyna na pusto waży już 3,5 tony, a może zabrać jeszcze ponad 1,5 metra sześciennego tego śniegu. Poza tym ta maszyna zabiera jeszcze 500 litrów wody i to co ciekawe wody o temperaturze 40 stopni, ponieważ woda cieplejsza zamarza szybciej. Ta woda jest transportowana tutaj na dół do tego specjalnego koca. Koc jest opuszczany i za jego pomocą jest ta woda dokładnie gładko rozprowadzana. Za moment, jako że jest ciepła, zamarza i mamy świeżutki lód, na którym można sobie pojeździć.